przez wielu uznawany za część dziedzictwa Fundacji, jeden z najbardziej ikonicznych obiektów pierwszej serii SCP, a także ten z nich, który budzi w czytelnikach najwięcej grozy i odrazy. SCP-106, zwany Staruszkiem, jest istnym widmem, które grozi Fundacji samym swoim istnieniem. Bezlitosna bestia, czy człowiek z zatraconą duszą? Czym lub kim jest? Jakie zagrożenie reprezentuje i co najważniejsze, skąd pochodzi? Dziś opowiem wam trochę więcej o SCP-106, a także przedstawię wam parę teorii jego pochodzenia i opowiadań co do jego, nazwijmy to, osobowości. Użyjemy do tego celu miernik bestialstwa, rozpoczynając od najbardziej okrutnych przedstawień Staruszka. Na początku pokrótce. Czym jest SCP-106? SCP-106 to istota przypominająca starszego humanoida. Jego stan wskazuje na zaawansowany stopień rozkładu. Zdaje się nie posiadać żadnych zdolności komunikatywnych, zachowuje się jak zwierzę czekające na zdobycz, potrafiąc całe dnie siedzieć w bezruchu, czekając na ofiary. Spowodowane jest to częściowo tym, że staruszek nie jest zbyt ruchliwy, a jego zdolności pochwycenia nieuważnych ofiar, których wiek zazwyczaj oscyluje między 10 a 25 latami, są zazwyczaj skuteczne tylko na krótkim dystansie. SCP-106 wywołuje bowiem efekt korozji na każdej materii stałej, której dotknie. W szczególności poddane są temu tkanki biologiczne wchodzące w kontakt z obiektem. Sprawia to, iż dana materia rozkłada się, rdzewieje, bądź po prostu fizycznie się rozpada, pozostawiając po sobie czarną, śluzową substancję, taką jak ta, która pokrywa SCP-106. Staruszek jest w stanie przechodzić przez każdą materię stałą, zostawiając po sobie swój korozyjny śluz. Do jego zdolności zalicza się również znikanie wewnątrz materii, wchodząc do swoistego wymiaru łzowego, który służy mu za miejsce do polowań. Składa się ono z wielu zagmatwanych korytarzy i ciemnych pomieszczeń. Taktyką SCP-106 jest okaleczanie, a następnie porywanie ofiar i zaciąganie ich do wymiaru łzowego, gdzie potrafi zabawiać się z nimi przez godziny, dni, a nawet dłużej, biorąc pod uwagę to, iż czas w wymiarze SCP-106 jest różny od tego, który odczuwamy w świecie realnym. Obiekt udało się częściowo zabezpieczyć, umieszczając go w zamkniętym pojemniku ze stali powlekanej ołowiem, który dodatkowo zamknięty jest w 40 warstwach identycznego materiału, a każda z tych powłok oddalona jest od siebie nieznacznie. Stopy metali, wysoce losowe i skomplikowane układy struktur dezorientują SCP-106 i sprawiają, że dłużej zajmuje mu przenoszenie się z powierzchni na powierzchnię, bądź do wymiaru łzowego. Dodatkowo przechowanie SCP-106 umieszczone jest w drugorzędnym obszarze przechowawczym, na który składa się 16 komór wypełnionych płynami i losowymi wzorami z płytek. Obszar ten jest wyposażony w oświetlenie, gotowy oślepić SCP-106 w razie wyłomu przechowawczego z uwagi na to, iż to również zniechęca obiekt do podejmowania ucieczki. Jednak żadne czynności przechowawcze nie zmieniają tego, iż staruszek stara się co chwilę uciec, a przechowalnia jest przez niego opuszczana stosunkowo często. Wyrusza wtedy na polowanie i zaciąga za sobą jak najwięcej personelu Fundacji, torturując i mordując ich bezlitośnie. Aby przywołać SCP-106 z powrotem do swojej przechowalni, Fundacja podjęła się rygorystycznego sposobu, jakim jest przygotowanie nowej przechowalni i wniesienie tam osoby w wieku od 10 do 25 lat, a następnie złamanie którejś z jej długich kości, jak kość udową, bądź rozcięcie głównego ścięgna, przykładowo ścięgna Achillesa. Krzyki ofiary emitowane w całej placówce zwabiają SCP-106, a następnie umożliwiają jego ponowne zabezpieczenie. Ale co się dzieje, gdy staruszek opuszcza nie tylko cele, ale też cały ośrodek? Gdy znajduje się w środku miasta, w środku ciemnej nocy, ale co gorsza, kiedy potrafi idealnie wmieszać się w tłum? Taką sytuację mamy w pierwszym do omówienia opowiadaniu, czyli Treats, słodycze, tudzież cukierki. Skąd ta nazwa? Otóż w opowiadaniu tym SCP-106 rzeczywiście ucieka z Fundacji, a konkretnie 31 października, w Halloween. Teoretycznie historia ta skupia się wokół trzech agentów, którzy starają się go znaleźć i sprowadzić z powrotem do ośrodka Fundacji. Jednak w praktyce cały artykuł dzieli się na parę pomniejszych opowiadań, każde z nich opisujące kolejną ofiarę SCP-106 i jej ostatnie chwile życia. Całym przekazem, który autor zamieścił już na samym początku opowiadania, jest to, iż staruszek nie jest zwykłą bestią. To znaczy, zachowuje się jak drapieżnik, poluje, ale jest świadomy, jest inteligentny. Jakimś sposobem zawsze potrafi wykiwać Fundację i mordować z zimną krwią, dla własnej przyjemności. Pierwszą ofiarą jest pijana dziewczyna przebrana za anioła. Wokół niej biegają uśmiechnięte twarze postaci takich jak demony, zombie i inne ikony popkultury, zbierające się wokół buchającego ogniska. Niektóre pary odchodziły od jego ciepła i udawały się w spokojniejszy teren, jednak dziewczyna anioł została sama. Jej chłopak najwidoczniej zerwał z nią tuż przed imprezą i teraz została sama na lodzie. Zataczając się, oddala się od skupiska ludzi i przemierza ciemny las, jednak w pewnym momencie opiera dłoń na dziwnej mazi, która znajdowała się na korze jednego z drzew.
Alkohol stłumił ból, jednak szybko zorientowała się, że Maś wypala jej dłoń. Kilka metrów za nią złamała się gałązka. Była zbyt przerażona, żeby się odwrócić. Poczuła jedynie kościstą dłoń, wżerającą się w jej mięśnie pod kostiumem, gdy próbowała krzyczeć. Jednak z jej gardła wydobyło się tylko charczące bulgotanie. Zaszczekotały zęby i pękły kości, gdy staruszek rozrywał jej ciało i suknię na strzępy. Kolejny nieszczęśnik zaledwie pół godziny później biegł. Biegł, krzyczał, uciekał, a jego kostium Batmana brzmiał teraz jak żart, bowiem mokra plama na jego kroczu ewidentnie wskazywała na to, że nie jest żadnym bohaterem. Był świadkiem ataku potwora, który dosłownie zaczął topić i wsadzać dzieciaki wewnątrz ściany, która nagle stała się jak ruchome piaski. Dzieciak zatrzymał się, gdy zobaczył staruszkę upadającego z korony drzewa tuż obok niego. Ciemne oczy, błyszczące jak światło latarki spoglądającej w głąb piwnicy, patrzyły teraz na niego. Jason, bo tak miał na imię chłopiec, cofał się w popłochu, kiedy zjawa wyciągnęła do niego dłoń, z której powoli wynurzyło się coś, co przypominało cukierek. Ale to nie był cukierek. Był to ząb jego najlepszego przyjaciela, Antoniego, z jeszcze widocznym fragmentem aparatu nazębnego. Widmo włożyło ząb w swoje usta, w miejsce jednego z wielu brakujących własnych, i po chwili zgniotło go, sprawiając, że rozpadł się na tysiące kawałków tuż przed Jasonem. Potwór zaczął się zbliżać, gotów prawie do ataku, lecz wtem obrócił się i zniknął w podłodze, upadając twarzą naprzód. Gdy Jasona znaleziono, ten trzymał fragment aparatu w dłoni tak mocno, że wybił mu krwawy ślad w dłoni. Kolejną ofiarą był mały chłopiec, który niestety z powodu choroby musiał zostać w domu i oglądać telewizję. Jego mama bardzo się o niego martwiła, no ale jednak musiał przyznać, że miała rację. Było zbyt zimno, żeby wyszedł na dwór na Halloween i rozchorował się jeszcze bardziej. Mimo jego smutku, mamie skutecznie udawało się mu go pocieszyć. Włączyła mu horrory i pozwoliła zostać trochę dłużej po dobranocce. Ta dobra kobieta starała się również o inne dzieci. Przygotowała cały słoik z cukierkami i raz po raz otwierała drzwi na hasło cukierek albo psikus. Pochwalała pomysłowe stroje dzieciaków. Puk puk, tu żółwik. Puk puk, tam Rozpunka. Puk puk, po chwili przerażający wampir. A następnie puk, puk. Nie zdążyła nawet zorientować, co się stało. Jej wrzask bólu zagłuszył film, który akurat oglądał jej synek. Na widok okropnej, powyginanej i naznaczonej zgnilizną postaci nie mogła zareagować inaczej. Jednak było już za późno. Chłopiec obrócił się na kanapie i spojrzał potworowi w twarz. Stał tam, oczy jak larwy, ciało bezkształtne i śliskie, chude jak strach na wróble. Wycofywał się powoli. A po chwili na widoku pojawiła się mama chłopca. Była martwa, albo bardzo bliska tego stanu. Staruszek poruszał nią ręką, wżartą w jej klatkę piersiową, w której teraz widniała ogromna, skorodowana dziura. Potwór bawił się ją jak marionetką bez życia. Chłopiec pisnął i uciekł na piętro, zamknął się w łazience i zaczął płakać, trzęsąc się. Ojciec miał być w domu lada chwila, wystarczyło tylko poczekać. Powtarzał sobie, że wszystko będzie w porządku, nawet w momencie, gdy w suficie ponad nim pojawiła się zdeformowana twarz staruszka. Powoli zmierzała ku dołowi, coraz bliżej i bliżej, aż w końcu zasmakowała oczu dziecka. Ostatnią ofiarą opisaną w opowiadaniu jest Drak, jeden z agentów fundacji szukający SCP-106. Obudził się nagle w wymiarze łzowym. Znał to miejsce, mimo że nigdy w nim nie był. Ciemne, brudne, śliskie, zaniedbane. Podniósł się prędko, odezwał się ból w jego nodze, za którą zapewne złapał go SCP-106. Czas w tym wymiarze był subiektywny, jednak chciał walczyć o swoje życie. Wiedział, że to coś uwielbiało zabawę w kotka i myszkę. Wiedział również, że jeśli będzie się ciągle poruszał i biegł, to w końcu ten potwór może się znudzić, a Drak może znajdzie wyjście na zewnątrz. Więc biegł. Biegł i nie zatrzymywał się ani na chwilę. Nie wiedział o tym, ale zdążył przebiec 4 dni, zanim staruszek zaczął powoli zabierać fragmenty jego mięsa. Odprowadzenie SCP-106 do ośrodka następnego dnia było zadziwiająco łatwe. Wcale, ale to wcale nie oponował, gdy ekipa przechowawcza w końcu go znalazła. Obiekt siedział w swojej celi przez jakiś czas, nawet nie próbując uciec. Parę tygodni później SCP-106 wyprodukował nagle dużą ilość małych, białych obiektów, później zidentyfikowanych jako kości i zęby, i rozłożył je na podłodze w kolejności, która oznaczała wiek każdej z ofiar. Następnie staruszek gapił się z uśmiechem w te obiekty przez parę godzin, po czym pozbierał je z powrotem. Naukowcy zdecydowali, iż wydarzenie to nie jest warte większych przemyśleń. Więc SCP-106 to niezwykła bestia, nie jest rekinem czy aligatorem, a bardziej psychopatycznym, seryjnym mordercą. Czyżby to oznaczało, że jest człowiekiem? Istnieje wiele opowiadań, które tak twierdzi. Zajmijmy się teraz tym, skąd pochodzi staruszek. W opowiadaniu Once But Not Now, kiedyś lecz nie teraz, SCP-106 przedstawiany jest jako członek większego plemienia podobnych do siebie istot.
W opowiadaniu tym staruszek wspomina stare dzieje, w których to swobodnie poruszał się po świecie i polował na co tylko miał ochotę. Z pokolenia na pokolenie przekazywano jemu i jego rodzinie informacje o tym, jak polować na zdobycze, czyli ludzi. Całe opowiadanie oscyluje wokół tego typu przemyśleń. Plemię SCP-106 atakuje, ludzie się bronią, na początku mało skutecznie, w prehistorii bowiem praktycznie w ogóle pozbawieni byli oni zdolności obrony przed światem anomalnym. Jednak z czasem zrozumieli naturę staruszka i skutecznie udawało im się mu przeciwstawić, tworząc osady, pilnując dzieci, na które to SCP-106 miał chrapkę, i w końcu wynajdując różnorodną broń, która pomagała w kontrataku. Z czasem SCP-106 pozostał jedynym z jego rodu. Cała reszta umarła z głodu, a on jako ostatni pozostał na świecie, unikając świateł, które sprawiały, że doznawał bólu, a także polując tylko na bezbronne dzieci. Jednak w końcu został złapany, samemu dał się upolować i to teraz zdobycz ma go w garści. Ale staruszek jest głodny. Wyrusza więc na kolejne polowanie, uśmiecha się przechodząc przez ściany i obserwując, jak nagle w całym ośrodku rozbrzmiewają alarmy, a zdobycze w niebieskich, twardych czapkach oraz te w białych strojach uciekają w popłochu. Jednak po chwili staruszek słyszy krzyk, soczysty zapach mięsa i łamanej kości. Zabiony tą pokusą, wraca do przechowalni po raz kolejny. Tu nadal SCP-106 zachowuje się jak zwierzę, bestia, która tylko poluje, jednak wiemy o nim coś więcej. Miał rodzinę, miał całe plemię, cały gatunek, przez który równolegle wyewoluowała ludzkość, bo musiała się przed nimi bronić. A co gdyby SCP-106 na początku był zwykłym człowiekiem? Taką opcję rozważają dwa następne opowiadania: The Young Man, Młodzieniec, i Until Death, Aż do śmierci. Młodzieniec opisuje historię kaprala Lawrence, żołnierza służącego na froncie podczas I wojny światowej. Autor notuje, że nikt w jego oddziale za nim nie przepadał, ale nie dlatego, że był zły czy coś w ten deseń. Po prostu jego obecność była niepokojąca. Często za długo patrzył się ludziom prosto w oczy, rozmowy z nim były ciężkie. Mężczyzna był małomówny i zazwyczaj odzywał się tylko na temat swoich snów lub nieznaczących niuansów. Rzadko sypiał, a gdy już mu się to udało, to mamrotał przez sen bardzo niepokojące rzeczy. Pewnego razu szeregowy przeniósł się do innego baraku, gdy usłyszał imię swojej córki, wypowiedziane przez Lorenza przez sen, bo po chwili wydobył się z niego bulgoczący, stłumiony chichot. Jednocześnie nikt tak naprawdę nie wiedział, skąd pochodzi i kim jest. Nie dzielił się takimi informacjami z nikim, nie dostawał żadnych listów, żadnych też nie wysyłał. Przyjechał z posiłkami z Francji, jednak bez żadnych dokumentów. Służba w wojsku wraz z nim była naprawdę ciężkim orzechem do zgryzienia. Mimo to Lorenz był wierny i słuchał rozkazów, zawsze pilnie je wypełniając, a jednak wszyscy wyraźnie go nie lubili, chociaż był najzwyczajniejszym, najnormalniejszym człowiekiem, nie wyróżniającym się wzrostem czy budową ciała. Przez dowódców został wysłany do okopów raczej nie dlatego, że miał niskie umiejętności bojowe, a dlatego, że chciano się go pozbyć. On i 14 jego towarzyszy zostało wysłanych na pozbawiony życia teren naznaczony koszmarnymi śladami walk, na ziemi niczyjej między okopami. Wielu miało nadzieję, że Lorenz zginie w międzyczasie. Po dłuższym czasie przekradania się przez okopy, żołnierze trafili do tunelów i bunkrów pod ziemią. Zalatywały pleśnią, śmierdzący szlam wydawał się znajdować wszędzie. Amunicja i karabiny zostały porozrzucane dookoła i nie zajęło im zbyt dużo czasu, nim znaleźli pierwsze ciało. Było zdeformowane i przegniłe. Po chwili znaleźli więcej szczątków, jedne bardziej niepokojące od drugich. Stosy okaleczonych zwłok okraszone czarnym szlamem i tysiącem czystych, gładkich gałek ocznych, nerwów i ścięgien błyszczących jak rybi ogon. Kapral Lawrence znalazł dziwną dziurę, podczas gdy jego towarzysze debatowali o ich aktualnym stanie. Mężczyzna chciał zajrzeć do dziury, jednak zanim zdołał wydać z siebie jakikolwiek krzyk, wpadł do środka głową w dół. Szeregowy Dixon, stojący obok, rzucił się na pomoc Lawrence'owi, poświecił w głąb latarką, jednak jej światło zdawało się być wchłonięte przez ciemność w środku. Gdy Lorenz w końcu wyłonił się ze środka, cały drżący i blady, był cały oblany czarną mazią, z trudem ciągnąc za sobą obolałe ciało. Gdy już powrócili do swoich okopów w pośpiechu, cali zdyszani i zestresowani, Lorenz niewiele wspominał o pobycie w dziurze. Nie miał nic do powiedzenia o zapachach i dźwiękach, których tam doświadczył. O dziwo, wydawał się być w lepszym stanie niż kiedykolwiek. Szeroko uśmiechał się do wszystkich dookoła. Był bardzo rozmowny, opowiadał o radości z zamkniętych przestrzeni, destrukcji, która pojawia się wokół nich wszystkich. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że stary Lawrence może i był niepokojący, ale nie tak jak ten nowy. Szeregowy Dixon, jeden ze współmieszkańców kaprala, szepnął do znajomego, że w nocy obudził się kiedyś i ujrzał Lawrence'a nad sobą, stojącego nad nim, oczy płaskie i jasne jak srebrne dolary. Znajomy szeregowego został znaleziony jakiś czas później, rozpruty na drucie kolczastym, a jego jelita rozciągały się na niemal 10 stóp w każdym kierunku. Niewielu z oddziału przeżyło wojnę, chociaż równie niewielu zginęło podczas walki. Wielu z nich zabrała choroba, która zdawała się wyżerać ich od środka jak kwas.
Mężczyźni mieli zdrowe tkanki pokryte dziwną substancją, która wyżerała je aż do kości. Większość ludzi została wysłana do różnych szpitali. Kapral Lawrence trafił do francuskiego szpitala psychiatrycznego, jednak prędko przeniesiono go na inny oddział po skargach na jego zachowanie, brak równowagi psychicznej i próby gwałtu na pielęgniarce, co skończyło się utratą jej 3 palców prawej ręki i oślepienia jej na prawe oko. Lawrence znikał parę razy z oddziału i pojawiał się parę godzin później, jak gdyby nigdy nic. Zachowywał się jak prawdziwy obłąkaniec, a większość pacjentów mieszkających razem z nim żądała przeniesienia się jak najdalej od niego. Gdziekolwiek przebywał, w powietrzu wisiał stęchły smród, a wszyscy przebywający w jego okolicy zdawali się zarażać chorobą, na którą zginęło wielu jego towarzyszy z oddziału. Pewnej listopadowej nocy kapral Lawrence i 18 mężczyzn zniknęło. W pokoju śmierdziało rdzą, olejem, pleśnią, zgnilizną i czymś dziwnie słodkim. Wszędzie znajdował się czarny śluz. W podłodze pod jednym z łóżek znajdowała się okropna, cuchnąca dziura, a w ciasnej, doskonałej spirali leżała setka zębów ułożona starannie na podłodze. Stanowiły one łącznie wszystkie zęby każdej żywej duszy na tym oddziale, z wyjątkiem jednej. Kaprala i reszty pacjentów nie odnaleziono, a od tego czasu słyszano o wielu podobnych zniknięciach, ludziach znikających, pojawiających się po jakimś czasie, żywi, ale mocno połamani i zdeformowani, nie do poznania. Po Europie zaczęły krążyć opowieści o dziwnej, ciemnej postaci prześladującej zbombardowane miasta Europy. Ostatnim i być może najbardziej niepokojącym, ale też zdecydowanie najsmutniejszym opowiadaniem jest Until Death, aż do śmierci, który opisuje pierwsze spotkanie z SCP-106. Główną bohaterką jest 60-letnia badaczka fundacji, która z powodu braku rodziny zostaje do późna w ośrodku. Jej uwagę przykuwa dziwne syczenie i ślady korozji na ścianie, a po chwili wyłania się z niej okropna postać staruszka. Światło gaśnie, na jej dokumenty kapie krew i zgnilizna. Kobieta przerażona zaczyna uciekać, gdy mroczna dłoń wypala jej fartuch. Jej telefon upada i zagłębia się w korozyjną plamę na podłodze. Wołając imię nocnego strażnika, każe mu ogłosić alarm, jednak ten zaprzecza, ponieważ jeszcze nie wie, z czym konkretnie ma do czynienia. Badaczka jednak nie potrafi wyartykułować, czym to do końca jest, a gdy staruszek pojawia się na końcu korytarza, Frank, strażnik, oddaje w niego parę strzałów. Potwór chwieje się i upada, znikając w podłodze. Oboje mogą odetchnąć z ulgą. Kobieta zaczyna mu tłumaczyć, że to jakiś kwas, że potrzebują oddziału MFO, bo to jest jakaś anomalia międzywymiarowa, a ona się na takich zna. To coś w końcu dosłownie wyszło ze ściany. Frank jednak ponownie oponuje, odpychając lekko badaczkę, jednak robi to zbyt mocno i sprawia, że ta skręca sobie kostkę i upada na ziemię. Od razu żałuje tego i próbuje pomóc jej wstać, jednak coś mu przerywa. To dziwna czarna plama właśnie spadła na jego komunikator i wżera się w niego głębiej. Strażnik spogląda w górę, a kolejna kropla upada na jego oko, wyżerając i topiąc je całkowicie. Staruszek następnie rzuca się na niego z sufitu i zaczyna pożerać bezlitośnie, łapiąc się za jego gardło. Kobieta bez chwili namysłu zaczyna uciekać, kierując się do biura straży, chcąc wszcząć alarm. Gdy tam dociera, jednak upada i zagłębia się w dziwnej podłodze, która nie wyglądała jak normalna podłoga. Jej dotyk palił, jednak gdy zagłębiła się dostatecznie daleko, przestała czuć jakikolwiek ból. Znalazła się nagle w dziwnym, ciemnym korytarzu. Jednak miała rację, że jest to anomalia przestrzenna, międzywymiarowa, a skoro do niej wpadła, to znaczy, że może z niej wypaść. Po znalezieniu drzwi przekroczyła je i znalazła się w pomieszczeniu, które do złudzenia przypominało jej stary apartament. Biorąc pod uwagę to, że został on zburzony prawie 2 dekady wcześniej, było to dość absurdalne. Wszystko było na swoim miejscu, książki, meble, wszystko było jej. Otworzyła szafę, a z jej wnętrza wytoczyły się tuziny zdeformowanych zwłok, części ciał i organów w różnych stanach rozkładu. Pośród nich znajdowało się ciało Franka, strażnika nocnego. Ze środka usłyszała znajome syczenie i wiedziała, że staruszek już do niej idzie, więc odwróciła się i zaczęła ponownie uciekać. Po wyjściu znalazła się w kopii ośrodka 120, a gdy dotarła ponownie do biura straży, udało jej się przeniknąć przez podłogę i wrócić do realnego świata. Szybko nacisnęła przycisk alarmu i z ulgą upadła na ziemię, obserwując migające czerwone światło i głośny dźwięk klaksonów oznaczający przełamanie zabezpieczeń. Staruszek był tuż za nią, a teraz usłyszała z jego strony zupełnie inny dźwięk. Zorientowała się, że potwór wyrwał Frankowi krtań i wsunął ją sobie w gardło. Kreatura przystanęła i przestała się zbliżać do kobiety. Zamiast tego wpatrywała się teraz w czerwone światło i zaczęła bulgoczącym głosem Franka powoli artykułować przerażające słowa. Red, szepnął. Anna, Ania. Anna jednak się nie odezwała. Jej umysł za to krzyczał bez przerwy. Staruszek ruszył ku niej. Krok
za krokiem zbliżał się. 5 lat, 11 miesięcy, 21 dni, a potem 25 kolejnych, rozpadając się, rozbudowując na nowo i przebudowując swój własny świat. Dla niej. Podniósł swoją lewą dłoń, na której widoczny był odcisk po pierścionku zaręczynowym. Anna Lang nie mogła się poruszyć, nie mogła oddychać, nie mogła myśleć. Staruszek skłonił się w jej stronę i delikatnie dotknął jej policzka, wypalając w nim dziurę. Mięso zaczęło odpływać z jej twarzy. Zbliżył się jeszcze bardziej z uśmiechem i pocałował ją, wżerając się w jej usta. Jej zęby stały się jak gorący wosk. Wtedy dopiero zaczęła krzyczeć, a staruszek całował ją dalej. Ostatnim, co kobieta poczuła, był ich ciężar napierający na podłogę, gdy w nią wsiąkali oboje w ostatecznym, palącym uścisku. To opowiadanie to nie tylko rozpoczęcie historii SCP-106, ale również ostateczne zakończenie i kontynuacja SCP-3001, według którego Robert Scranton w końcu opuścił inny wymiar i nabawił się anomalnych zdolności, by móc w końcu spotkać się ze swoją żoną ten jeden, ostatni raz. Jeśli nie wiesz, czym jest SCP-3001, to serdecznie zapraszam do obejrzenia filmu na ten temat. To jeden z naprawdę najlepiej napisanych SCP. Jeśli masz chwilę i chcesz się przerazić bądź zasmucić, koniecznie obejrzyj lub przeczytaj raport na ten temat. Tak czy inaczej, zajmuję już wam pewnie trochę za dużo czasu, a chciałbym to krótko podsumować. SCP-106. Staruszek. Przez jednych uznawany jest za zwykłego potwora bez świadomości, przez innych za człowieka o smutnej i okropnej przeszłości, a przez jeszcze innych za fundacyjnego doktora, który niegdyś utknął w wymiarze, który go wyniszczył. Każda z tych historii ma swoją głębię, a to od ciebie zależy, w którą z nich uwierzysz. Jak zwykle, zachęcam do polubienia tego filmu, włożyłem w niego trochę pracy i czasu, a także, jeśli jesteś nowy, chętnie zobaczyłbym, jak wciskasz przycisk subskrybuj i zostawiasz dzwoneczek. To sprawi, że nie ominiecie następny film tego pokroju. To była historia SCP-106, ja jestem Pio, do zobaczenia kiedyś.